otwieram 12. sesję Rady Gminy Puck. Witam serdecznie radnych. Na 21 radnych obecnych jest 20, czyli wszystkie dzisiaj podejmowane uchwały mają moc prawną. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W okresie od dnia 27 sierpnia 2015 roku do 22 października 2015 rozpatrzono następujące sprawy. Wydano zarządzenia wójta w następujących sprawach. Tych zarządzeń w sumie było 35. Ja nie będę cytował wszystkich, które zostały wydane, ponieważ gro tych zarządzeń dotyczyło spraw związanych z referendum, które odbyło się 6 września i zarządzenia w sprawie wyborów, które są rozpisane na 25 października wyborów parlamentarnych, zarządzenia w sprawie wyborów, przetargów. Natomiast przeczytam kilka zarządzeń, które zostały wydane. Wydano 7 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy rok na 2015. Zmian w budżecie dokonano poprzez wprowadzenie dotacji na opiekę społeczną 1 714 920 zł, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 270 zł, przygotowanie, przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 12 300 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 22 744 zł. Ponadto z rezerwy celowej przeniesiono środki w wysokości 15 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sołeckich oraz z rezerwy ogólnej kwotę 23 462 z przeznaczeniem na malowanie Klubu Kultury w Celbowie 3000, zakup elementów placu zabaw w Rekowie Górnym 3000, promocję gminy 7134, zakup materiałów do montażu wiat przystankowych 2000, zakup kostki na plac przy Ostrowej Gminy 6,5 tysiąca, huśtawki do osłoni na 1078 zł i dofinansowanie do zakupu kuchenki do SP Starzyno 750 zł. Pozostałych zmian dokonano na wnioski jednostek celem prawidłowego wykonania budżetu. Wydano 8 zarządzeń w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2015 rok. I wydano 5 zarządzeń w sprawie zmiany planu finansowego zadań sołeckich. Zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok. Przystąpiono do opracowania projektu budżetu na gminy na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Puck. Przeprowadzono konsultacje programu, zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Puck na 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury i zarządzenie w sprawie przyznawania stypendiów i określenia ich wysokości dla uczniów gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych studentów na rok szkolny 2015-2016. Pozostałe dotyczyły, jak już wcześniej powiedziałem, spraw przetargów, referendum i wyborów. Przetargi. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę tabletów. Wpłynęły 4 oferty. Wybrano firmę Nikon z Warszawy za cenę 4494 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanych w części działki 22 148 74 przez 7 przez 8 i 156 w obrębie Geodezyny Osłonino i części działki 89 w obrębie Brzezino. Wpłynęły 3 oferty, wybrano wykonawcę, podpisano umowę z firmą Holtrans Lipa, ulica Lipowa 6 Brzezino za kwotę 182 148 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w zakresie wykonania chodników w miejscowości Błonnikowo, Radoszewo, Starzyno, Werwinia. Wpłynęły 4 oferty. Wybrano wykonawcę, podpisano umowę z firmą GMM Mirosław Gawka z Wejherowa za kwotę 138 488 zł.
Ogłoszono przetarg nieograniczony nadzór inwestorski na zadanie przebudowa drogi Jana Pawła II w Słoniu, ulicy Leśnej w Osłoninie, Żuceckiej w Brzeźszewie. W zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej wpłynęły 7 ofert. Wybrano i podpisano umowę usługi techniczne Robert Aitner, ulica Długa Smolno za 2950 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg w zakresie wykonania chodników miejscowości Błądzikowo, Ratorzewo, Starzyno i Werbieni. Wpłynęło 8 ofert. Wybrano firmę pana Gryczewskiego za kwotę 2460. Ogłoszono przetarg na nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na przebudowę i rozbudowę szkół w Łebczu i Połchowie. Złożono 10 ofert, wybrano wykonawcę AC Studio Jacek Sogała, Jarosław Romański, ulica Starowiejska, Poznań za kwotę 172 200 zł brutto. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015-2016 na terenie gminy Puls. Termin składania ofert 19.10. Wpłynęły 3 oferty, wybrano wykonawcę. Część pierwsza: Błądzikowo, Grudzewo, Celbowo, Celbówką, Rzezino, Żucewo, Smolno, Słowutko, Słabutowo, Rejkowo, Górne, Osłonino, Rzeiszczewo, Połchowo, Połczyno, Biedlino. Przedsiębiorstwo usługowo-transportowe Stoja, ulica Kasztanowa, Rzeiszczewo, 111 240 zł brutto. Odśnieżanie 129 zł przecinek i 60 groszy za godzinę brutto. Odśnieżanie i posypywanie piaskiem solą 183,6 zł na godzinę brutto i odśnieżanie fadromą 129,60 groszy za godzinę brutto. Termin płatności 30 dni. Część druga. Darżlubie, Domatowo, Domatówko Mała i Wielka Piaśnica, Mechowo, Leśniewo, Zdrada, PTH i U Jagan, Jacek Kalinowski, Rumia za kwotę 83 700 zł brutto. Odśnieżanie 129,6 zł brutto na godzinę, odśnieżanie posypywanie piaskiem 183 zł na godzinę i odśnieżanie kwadrową 129,60. Termin płatności 30 dni i część trzecia. Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebrzym, Jaroszyno, Czarny Młyn, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Werblinia, Transport, Handel, Produkcja i Usługi dla Rolnictwa, Ryszard Adrian, Ogrodowa, Jaroszyno za cenę 61 500 zł, odśnieżanie 125 zł, odśnieżanie i posypywanie piaskiem solą 210 i odśnieżanie patromą 140 zł. Termin płatności 21 dni. Rozstrzygnięta zapytanie ofertowe na zakup samochodu 9-osobowego dla Urzędu Gminy Puck. Wybrano dostawcę auta, to jest przedsiębiorstwo usługowo-handlowe z Dunek, spółka ZOO, Jałki Szlak Gdańsk za cenę 114 500 zł brutto. Jest to marka Renault Trafic. Dokonano odbioru zadań inwestycyjnych. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sieci kanalizacyjnej w Swarzewie przy ulicy Władysławowskiej. Remont drogi ulicy Lipowej w Rzezinie, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Połczyno, to jest ulica Dębowa, Bukowa, Polna, Kasztatowo-Połchowo, ulica Długa, Swarzewo, ulica Jaśminowa i Mechowo. Dokonano odbioru remontu dachu na budynku komunalnym w Leśniwie, wykonano remont pomnika Antoniego Abrahama w Zdradzie, zgłoszono do odbioru odcinek drogi Osłonino w Rzezino w ramach programu modernizacji transportu rolnego. Ułożono dywaniki asfaltowe Osłoniną, ulica Leśna, Smolną, ulica Jana Pawła, Żeliszczewo, ulica Żucewska. Trwają w tej chwili ostatnie przygotowania do odbioru. Zgodnie z zarządzeniem numer 160/15 na stronie gminy Puck został zamieszczony do konsultacji projekt programu współpracy gminy Puck na 2016 z organizacjami pozarządowymi. Opinii, uwagi, wnioski można składać do dnia 30 października do godziny 15 na adres uwpuck, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jest on podany do odebrania w biurze rady lub osobiście w pokoju 31. Budownictwo. Nastąpiło włożenie do publicznego oglądu ponowne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Błądzikowo w gminie Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dotyczy to osiedla bezpośrednio przyległego do miasta Pucka. 2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rzeiszczewo w gminie Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dotyczy to działek vis-a-vis bloków, które były działkami ogrodniczymi.
dnia 30, od 30 września do 4 listopada takie wyłożenie będzie trwało. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zarządzania przestrzennego wsi Błądzikowo gminy Puck rozwiązania odbędzie się 23 października 2015 w siedzibie Urzędu Puck o godzinie 13, to znaczy jutro o godzinie 13. Natomiast na temat Żeliszczewa również jutro o godzinie 14 będzie można zabrać głos w sprawie projektu planu zagospodarowania. Odbyły się wyłożenia do publicznego oglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dnia od 7 września do dnia 12 października tereny objęte zmianą studium, fragment wsi Łeb położony w północnej części obrębu po stronie stanie drogi powiatowej 15061, fragmentu wsi Starzyński położony pomiędzy drogą powiatową 1509 a drogą wojewódzką nr 213, fragmentu wsi Berwinia położony w zachodniej części obrębu pomiędzy drogą gminną a drogą wojewódzką nr 213, fragmentu wsi Mechowo położonej we wschodniej części obrębu przy drodze gminnej prowadzącej ze Zdrady do Mechowa i fragmentu wsi Połczyno położonej po zachodniej stronie terenów zwartej zabudowy wsi przy drodze gminnej ulicy Leśnej. Uwagi można wnosić do 2 listopada 2015 roku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium rozwiązań odbyła się dnia 2 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy o godzinie 14. Miasta projektant zmiany studium pan Krzysztof Pączkowiak, pani Lucja Gruba i Krystyna Mudla zamieszkała w Łebczu. Panią poinformowano, że zmiany studium nie dotyczą terenów, które jest właścicielem. Sporządzono 3 akty notarialne dotyczące sprzedaży na rzecz nabywcy wymienionego w drodze przetargu działki z 705 położonej w Połchowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe za cenę netto 46 500 zł. Nabycie w drodze darowizny od osoby fizycznej działki 321 przez 5, 322 przez 8 o powierzchni 2656 m² położony w Leśniewie oraz nabycie od osoby fizycznej za cenę 2400 zł działki 91 obszarze 200 m położonych w Połchowie celem utworzenia wiejskiego placu wypoczynku, rekreacji i spotkań. 4 nabycie od osoby fizycznej za cenę 15 1580 zł działki 671 obszarze 158 m położonych w Leśniewie przeznaczone pod urządzenie drogi. Niesiono 3 opłaty adiecenckie dotyczące miejscowości Gnieżdżewa i Rykowa Górnego na łączną kwotę 31 439 zł. W dniu 30 września bieżącego roku powitaliśmy w naszej gminie młodzież z Niemiec. Jest to 7 edycja wymiany młodzieży naszych szkół, zespołu szkół w Każdorzu, zespołu szkół w Żeliszczewie z Rundlund Oberschule Oldendorf. Nasi uczniowie gościli w swoich domach 20 kolegów z Niemiec. Wizyta trwała tydzień, a jej program sprzyjał lepszemu poznaniu naszego regionu oraz siebie nawzajem. W ramach realizacji projektu Jak smakują Niemcy, jak smakuje Polska, młodzież poznawała tradycję, kulturę naszego regionu, przełamywała bariery językowe i kulturowe, pogłębiała swoje zainteresowanie i znajomości. Po raz pierwszy do zespołu szkół w Brzezinie przybyła 14-osobowa grupa młodzieży z Niemiec i szkoły Porta Volksschule w Himmelforten położonej w Dolnej Saksonii na północy Niemiec. Jest oczywiście ta młodzież z drugiej części nowo powstałej gminy Oldendorf. Jest to druga część wymiany zapoczątkowanej w czerwcu bieżącego roku przez gimnazjum w Brzezinie. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dnia 16 października odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy Puck, dyrektorzy szkół oraz z terenu Gminy Puck, emerytowani dyrektorzy naszych szkół, pracownicy administracji oświatowej, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych oraz wyróżnieni nauczyciele. Okolicznościowe upominko oraz nagrody pieniężne otrzymali dyrektorzy szkół z następujących nauczycieli za ich osiągnięcia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrodę wójta za wybitne osiągnięcia otrzymali
Marzena Rednik ze Słuszków, Starzynie, Beata Figa, Szkoła Podstawowa w Leśniewie, Beata Kapka, Szkoła Podstawowa w Celwowie, Ludwika Styn, Szkoła Podstawowa w Mierzewie, Katarzyna Białkowska, Szkoła Podstawowa w Swarzewie i Joanna Kuchnowska ze Słuszków w Rzeźszewie. Płynny w dniu 16 października uczestniczył w uroczystym otwarciu pierwszego przedszkola integracyjnego w Pucku prowadzonego przez Fundację Puckie Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji. Placówka ta umożliwia dzieciom dotkniętym m.in. z autyzmem realizację wychowania przedszkolnego połączonego z terapią. W dniu 17 września WTK w Rzeźszewie odbyła się konferencja podsumowująca dwa projekty wykluczenia cyfrowego Nie jest problemem dla mieszkańców gminy Puck oraz e-szansa dla mieszkańców gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym etap drugi. W ramach tych dwóch projektów 150 rodzin z gminy Puck otrzymało zestawy komputerowe wraz z drukarką oraz dostęp do internetu. Ponadto zakupiono 160 sztuk zestawów komputerowych oraz 19 drukarek sieciowych dla szkół z terenu gminy Puck oraz zrealizowano 2622 godziny szkolenia dla beneficjentów. Na konferencji wręczono również nagrody w postaci tabletów dla 6 osób za wykonanie prezentacji multimedialnej na temat bezpiecznego korzystania z komputera i internetu. Całkowita wartość projektu drugiej i trzeciej części wyniosła 1 925 196 zł. W dniu 19 września 2005 roku odbyły się 9. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze na stadionie w Pucku. W zawodach udział wzięło 12 drużyn męskich, z czego 5 z gminy Puck oraz 3 kobiece, z tego 2 z gminy Puck. Klasyfikacja końcowa drużyny kobiece OSP Strzelno, drugie OSP Karlikowo, trzecie OSP Gnieżdżewo. Drużyny męskie, pierwsze miejsce zajmuje od lat OSP Swarzewo, OSP Karlikowo, trzecie OSP Żarnowie, czwarte OSP Łebcz, piąte OSP Strzelno. Pozostałe są w wykazie. Dnia 23 września 2005 roku odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez KGHM Miedź, na której przedstawiono metody badania zasobów naturalnych na terenach objętych koncesją. Obecnie trwają badania metodą geofizyczną i na podstawie tych wyników planowane będą miejsca próbnych odwiertów w przyszłym roku w celu identyfikacji złóż soli potasowej. Dnia 29 września odbyło się walne zebranie członków lokalnej grupy działania Małe Morze. Dyskutowano nad dalszą formułą działalności RGD w kontekście przystąpienia gminy do PRG, gdzie realizowana będzie strategia wielofunduszowa. W związku z ciągłością zrealizowanych projektów gmina Puck zaprezentowała stanowisko o kontynuacji działalności lokalnej grupy działania Małe Morze. W dniu 30 września 2015 odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północnej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Głównym tematem walnego był wniosek burmistrza miasta Pucka o odwołanie prezesa zarządu. Po dyskusji i głosowaniu wniosek nie uzyskał poparcia. W dniu 5 października gminy Puck odwiedziła ekipa z telewizji Gdańsk celem nagrania reportażu promującego ścieżkę rowerową po nasypie kolejowym Swarzewo-Krochowa. Nagrany materiał wyemitowano w programie Forum Gospodarcze pod redakcją Piotra Świąca. Gmina Puck jako lider partnerskiego przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 zorganizowała w dniu 6 października spotkanie w sprawie postępu prac w realizacji projektu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, wykonawcy analizy wykonalności oraz partnerzy, przedstawiciele gmin Choczewo, Krokowa, Władysławowo-Kasakowo, Transtopus i miasto Jastarnia. Omawiano problemy techniczne związane z realizacją projektu. 15 października odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki ECOWiK. Podjęto uchwały w sprawie uchwalenia planu inwestycji na lata 2016-2018. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 i podjęto uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki pana Tadeusza Tomczyka i powołanie nowego członka Rady Nadzorczej spółki panią Wiesławę Karczewską. W dniu 16 października zakończył pracę na stanowisku komendanta powiatowego Policji w Pucku inspektor Piotr Bolin, obejmując obowiązki komendanta miejskiego Policji w Sopocie.
Obowiązki komendanta w Pucku będzie pełnił dotychczasowy zastępca nadkomisarza, pan Michał Biedrawa. Natomiast dzisiaj otrzymałem zaproszenie od nowego komendanta na 26 października na uroczystość objęcia stanowiska komendanta policji w Pucku przez młodszego inspektora Leszka Górskiego. Jeżeli jakieś informacje, to będziemy wiedzieli pewnie po nominacji, ale tutaj pan będzie wiedział coś więcej. Jest to policjant, który pełni funkcję w Gdyni, tak? Zastępcy komendanta. W dniach od 19 do 20 października w Zespole Szkół w Starzymie Brzezinie odbyło się spotkanie gimnazjum i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z przedstawicielami spółki KGHM Polska Miedź, w których uczestniczyli uczniowie z klas pierwszych i trzecich gimnazjów, łącznie 120 osób. Przedstawiciele spółki, geofizycy w interesujący przystępny sposób zaprezentowali w formie prezentacji multimedialnej oraz zakres działalności spółki oraz badań geofizycznych i terminologię z tym związaną. Prognozowano wielkość złóż, teren ich występowania i przebieg badań prowadzonych w zakresie odkryć złóż soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej w kraju i na świecie i przede wszystkim na terenie gminy Puck. 20 października odbyło się walne zgromadzenie członków spółki wodno-ściekowej Swarzewo. Przyjęto uchwałę w sprawie wysokości ceny przepompowania i oczyszczania 1 metra sześciennego ścieków na 2016 rok. Cena netto to jest 5,39 za metr sześcienny. Wójt gminy Puck wziął udział w uroczystym podpisaniu porozumienia między burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym naorganizowanym w Sopocie Pomorskich Dniach Energii. W ostatnim czasie odbyły się następujące kontrole instytucji współfinansujących poszczególne projekty: zagospodarowanie centrum miejscowości Szczelno, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Sołtówku oraz szansa dla mieszkańców gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji tych projektów. Gmina Puck została laureatem konkursu Sportowa Gmina Roku 2015. Uroczyste wręczenie tytułu odbędzie się 26 listopada w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Również otrzymaliśmy tytuł Pomorska Gmina Roku 2015. Uroczyste wręczenie tytułu odbędzie się na gali 28 listopada 2015 roku w Warszawie. Uzupełnieniem informacji z prac zarządu będzie przedstawienie badania, które na nasze zlecenie wykonała firma Pomorska Pracownia Badań Społecznych pod kierownictwem pana doktora Pawła Bykowskiego, dotycząca stanu oświaty. Wchodzimy już w temat związany z jakością naszej oświaty, na temat ewentualnie zmian organizacyjnych w naszej oświacie. Są, myślę, to bardzo ciekawe materiały i w tej części poprosiłbym pana doktora o przedstawienie.